Kanał napędzają NSP Nano i Nano Plus, lasery nanosekundowe do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Niewielkie rozmiary, giganty jeśli chodzi o efekty. NSP Pico, najlepszy laser pikosekundowy na rynku w najlepszej cenie. Not so permanent, szkolenia i zabiegi laserowego usuwania tatuażu i makijażu permanentnego. Więcej znajdziesz na nspcosm.com Cześć, witam Cię na kolejnym odcinku z serii NSP zjaśnia. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, jak przebiega zabieg laserowego usuwania tatuażu czy makijażu permanentnego. Pewnie wiele z Was się zastanawiało, miało obawy, że nie wiadomo ile czasu tam spędzi, że nie wiadomo jakie cuda tam będą się działy, więc dlatego dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozwiali wszelkie wątpliwości. Zabieg zaczyna się od omówienia z klientem całego procesu laserowego usuwania. Czy na czym ono polega, i jakich efektów można się spodziewać, od czego zależy ilość sesji? No i to też jest najlepszy moment na odpowiedź na pytania, które zadaje klient, na jego wątpliwości, obaw i przygotowanie go do de facto zabiegu, jeśli chodzi tak już mentalnie i psychicznie, bo nie ma nic lepszego. Niż wyedukowany klient. Kolejnym krokiem jest omówienie i wypełnienie karty przedzabiegowej. Są w niej opisane przeciwwskazania, zalecenia pozabiegowe, możliwe reakcje skóry na zabieg i zgody przeprowadzenia zabiegu. Gdy klient ma pełną świadomość co do tego, co się może stać, jak będzie przebiegać proces laserowego usuwania i czego może się spodziewać, przechodźmy już do samego zabiegu. Główną część zabiegu zaczynamy od przygotowania klienta. W zależności od miejsca, które będzie poddawane zabiegowi albo zakładamy specjalne okulary ochronne blokujące całość docierającego światła, to są takie okulary jak na solarium, bądź dajemy też takie okulary ochronne jakie my sami mamy po to, żeby klient na przykład mógł obserwować jak znika jego tatuaż. Drugą rzeczą, którą musimy zrobić w kolejności, drugą czynnością, którą musimy zrobić, jest oczyszczenie i przygotowanie tej skóry. Nie używamy żadnego alkoholu, żadnego AHD, oktaniseptu, nie możemy wysuszyć tej skóry, więc przygotowujemy skórę za pomocą płynu miceralnego i płatków. Oczyszczamy ją z różnych podkładów, perfum, kremów, ale też chodząc normalnie na co dzień po ulicy, drobne cząsteczki przylepiają się do naszej skóry i do naszych włosów. Więc fajnie, żebyśmy pracowali na czystej skórze, żeby zminimalizować ryzyko, że coś nam wpłynie na efekt, czy na podrażnienie na przykład tej skóry. Gdy skóra jest przygotowana, wykonujemy zdjęcia przed. Są one niezbędne do tego, żeby nasza dokumentacja zabiegowa była kompletna. Już nawet nie chodzi o to, że chcemy się bawić w promowanie naszych usług na social mediach, Instagramie, Facebooku, jak to nam wszystko super zeszło. Nawet jeśli nie wyrażasz takiej zgody i tak musimy wykonać to zdjęcie. Bo musimy wiedzieć jak wygląda Twoja skóra przed, jak ona zareaguje po zabiegu, to już będą kolejne zdjęcia po zabiegu. My musimy mieć całą taką dokumentację. Kolejnym krokiem jest odpowiedni dobór parametrów. Na parametry wpływa bezpośrednio ilość pigmentu pod skórą, w którym miejscu jest wykonany ten laser? Czy wcześniej był już wykonywany laser? Jeśli tak, to z jakim skutkiem, czy były jakieś efekty uboczne i powikłania po tym laserze po żeby ładnie to jakoś ująć źle wykonanym laserze, bo tak może się to stać, nawodnienie organizmu i wiele, wiele innych rzeczy. To już dobiera operator i najlepiej, żeby on był wykwalifikowany, bo im lepiej dobierze te parametry, tym skuteczniej usunie z mniejszym prawdopodobieństwem, że coś się stanie po prostu tej skórze. Gdy parametry są odpowiednie, zaczynamy jechać z laserem i wystawiamy całość pigmentu, który chcemy usunąć na światło lasera. Przeprowadzanie zabiegu chłodzimy cały tatuaż czy miejsce, które poddaliśmy zabiegowi okładem żelowym, taki jaki jest HTS, taki niebieski. Nie? W 90% przypadków jest to najprzyjemniejsza część zabiegu i zawsze klientki bardzo, bardzo to lubią. I wykonujemy od razu po tym schłodzeniu zdjęcia po. Tak jak mówię, dokumentacja zabiegowa jest dla nas kluczowa. Omawiamy z klientem efekt, jak przebieg zabieg czego się można spodziewać, co się będzie z tym tatuażem czy makijażem permanentnym dziać przy, do czasu następnej sesji, jak to może wyglądać, jak on sam w domu może przyspieszyć ten proces. To wszystko jest teraz na to miejsce, żeby go to właśnie uświadomić. No i na samym końcu bardzo klientowi dziękujemy, rozliczamy się z nim, życzymy miłego dzionka i odsyłamy do domu czy też do pracy. Mogłoby się wydawać, że jest ogrom tych rzeczy do wykonania i że zajmie to bardzo, bardzo dużo czasu. Jednak od momentu, kiedy klient wszedł do salonu do momentu, kiedy zadowolony opuścił nasz salon minęło 15 minut. A czy to było 15 minut pełne bólu, czy jednak było do zniesienia, albo wręcz czasem było przyjemne? Sprawdź koniecznie ten filmik. Dziękuję Wam bardzo. Widzimy się na kolejnym odcinku serii NSP Wyjaśnia. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. Hej!